Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to wpierw Nim. Za mną ponownie, słuchajcie, prawie drzewo oliwkowe, ale prawie robi dużą różnicę, chociaż przypomina mi to drzewko rzeczywiście o oliwkę, bo jest podobnej postury, że tak powiem, oczywiście listki inne. No ale wracając do naszego słowa wpierw Nim, to słuchajcie, przede wszystkim uświadomiłem sobie na tej modlitwie po raz kolejny, jak Bóg jest pierwszy we wszystkim. Wpierw Nim coś się wydarzy, to Duch Święty działa. Wpierw Nim zrobimy jakieś dobro, to jest to poprzedzone natchnieniem Ducha Świętego, przyjściem Ducha Bożego. I tak jest we wszystkim, co dobre. W każdej naszej modlitwie, w każdym uczynku miłosierdzia, w każdym geście życzliwości, wpierw przychodzi Duch Boży, by nas natchnąć do czynienia dobra. Inaczej jest ze złem. Czasami jest to nasza inicjatywa, czasami inicjatywa innych ludzi, a czasami inicjatywa diabła, złego ducha. Natomiast w tym, co dobre, zawsze pierwszy jest Bóg. Pamiętajmy o tym, słuchajcie, że zanim coś dobrego w naszym życiu się wydarzyło, czy w życiu innych ludzi, wpierw nim to się wydarzyło, przyszedł Duch Święty. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.